Rozumiem Państwo, że rozpocznę to krótkie spotkanie przed werdyktem kwestią z pewnego filmu pana Sylwestra Chęcińskiego. Nadejszła wiekopomna chwila. Dodam, że podsumowaliśmy głosy z sieci. Ja dodałem swoją cegiełkę. Ale jeszcze muszę dodać, że pan dyrektor cudowny, wspaniały, mi się dobrze mówię? Tak, najwspanialszy. Najwspanialszy dyrektor. Talentowany. Obiecał. To muszę nagrać. A ja myślałam, że już wyciągasz dubnika. Obiecał, że w przyszłym roku już będzie jury kilkuosobowe i będzie jeszcze dodatkowa, przepraszam, nagroda. Jeszcze znam skład już. Już jest. Dodatkowa nagroda specjalna, bo rzeczywiście jest wiele cudownych, wspaniałych kreacji. Zatem zacznijmy od ról drugoplanowych. Drugoplanowa rola kobieca, Aleksandra Konieczna w filmie Żeby nie było śladów. Ola się rozchorowała, no co tu dużo mówić, ona przyjechała do Wrocławia, ale po prostu źle się czuje i chciała tu być z nami, ale no niestety nie może i także tę nagrodę jej przekażemy. Ja odbiorę i przekażę. Sonia. Drugoplanowa rola męska. Jacek Braciak. Żeby nie było śladów. To już ostatni z nieobecnych dzisiaj na gali. Nie wiadomo. Słuchajcie, on dzisiaj ma zdjęcia do najnowszego filmu wspólnie z Robertem Więckiewiczem, także no, bardzo się ucieszył z tej nagrody. Kazał serdecznie podziękować wszystkim. On był 7-8 lat temu na chyba trzeciej edycji Festiwalu Aktorstwa Filmowego. I pamiętam, że z zazdrością patrzył na Zbyszka, jak odbierał nagrodę i mówił, że marzył o tym, żeby taką nagrodę móc od aktorów, kolegów dostać. I tę nagrodę dzisiaj właśnie chciałem mu wręczyć z celu, mówię, nawet chcieliśmy wysłać po niego samochód, ale w tym dniu i w tych godzinach właśnie ma zdjęcia i to od tego przełożyć nie można było. No z tym się trzeba liczyć. Proszę Państwa, to jest dla mnie najtrudniejsze godziny, kiedy ja się dowiaduję o werdykcie jurorów. I tego dnia wieczorem wykonuję telefony do naszych laureatów i czasami słyszę: stary, ja jestem w Dubaju, stary, ja mam zdjęcia. I mówię, no trudno, tak się zdarza. Także przekażemy Jackowi tę nagrodę. No i role pierwszoplanowe. Główna rola męska. Tomasz Ziętek w filmie Żeby nie było śladów. Ja tak postaram się krótko i treściwie. Niezwykle się cieszę. To moja pierwsza nagroda za te rolę. I też wyjątkowa w swojej formie. O, dziękuję bardzo. Nie czułem. W swojej formie niezwykła, bo przypomina o tych wszystkich osobach, które tak naprawdę na te role, za którą dostajemy później nagrodę, się składają i tutaj te osoby chciałbym wymienić, mianowicie Janka P. Matuszyńskiego za szansę, jaką mi dał, obsadzając mnie w tej roli, za szacunek, jakim darzy współpracowników i widzów. Chciałbym powiedzieć producentom Leszkowi i Janecie za stworzenie warunków do przygotowania i później do zrealizowania tej roli. No i na koniec Kacprowi Fertaczowi za to, że zdecydował się jednak pokazywać tylko mój lepszy profil. Dziękuję bardzo. No i główna rola kobieca. Maria Dębska i Bo we mnie jest seks. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Ja powinnam przeprosić, że nie mam szpilek, ale jestem prosto z festiwalu w Koszalinie, a po plaży w szpilkach się słabo chodzi, więc nie wzięłam, ale mam lakierki. Bardzo dziękuję za tę nagrodę na Festiwalu Aktorstwa Filmowego za film, w którym zagrałam aktorkę, więc aktorów jest dużo tutaj w tym zbiorze. Bardzo dziękuję. Nie ma tutaj ekipy mojego filmu, ale może jakoś to do nich dotrze, bo jestem im nieustannie wdzięczna za to, jakie mi wspaniałe warunki stworzyli do przygotowania do tej roli, w pracy na planie, ale też później. Dziękuję Renacie Czarnkowskiej i Marysi Gołoś, które są producentkami tego filmu. Dziękuję Kasi Kinkiewicz. I im trzem dziękuję za tę szansę, bo wiem, że no, ta decyzja, kto to zagra, nie była pewnie łatwa, ale ja dostałam od nich naprawdę wspaniałą szansę, której się tak często nie dostaje, tak mi się wydaje. I dostałam ogromne zaufanie i wsparcie na wielu poziomach. I to się chyba też tak często nie zdarza. Mam nadzieję, że się będzie zdarzało coraz częściej, że na przygotowania do roli ma się kilka albo kilkanaście miesięcy i dostaje się tak ogromne wsparcie. Także jestem za to bardzo wdzięczna. To była ogromna przyjemność i jestem wzruszona, że tu jestem z Państwem. Bardzo dziękuję.